Panie Marku, po raz kolejny spotykamy się na targach Interplastika w Moskwie, firma TMA. Już po raz kolejny wystawia się na tych targach. Tak, rzeczywiście. My konsekwentnie zacieśniając współpracę z firmą Engel, mamy też możliwość wystawienia się, współwystawienia się na ich stoisku. Kontynuujemy naszą prezencję tutaj na rynku rosyjskim. Pomagamy firmie Engel, jeżeli chodzi o technologię EML i wspólnie promujemy współpracę naszych maszyn, naszych robotów z maszynami i robotami firmy Engel. Szacujemy, że rynki wschodnie, Rosja, Ukraina, Białoruś i pozostałe były republiki radzieckie, to jest dosyć duży potencjał, może dzisiaj troszkę uśpiony, ale w przyszłości liczymy, że to będą bardzo ciekawe rynki, dlatego szukamy możliwości właśnie bycia tutaj i prezentacji już zawczasu, prezentacji naszej marki na lokalnym rynku. No właśnie, jesteście Państwo jedną z niewielu polskich firm, która aktywnie próbuje zdobywać tutaj klientów. Jaki według Pana zdaniem jest poziom innowacji tego rynku? Wciąż jeszcze trochę średni, jeżeli chodzi o lokalne firmy. Widać powoli prezencję też tych lokalnych firm, ale no, widać, że tutaj dominują jednak zagraniczne firmy niemieckie, austriackie, włoskie. Z Polski mamy tylko 5 firm, nasza firma jest 6, więc trochę mało firm z Polski. Lokalny rynek, no myślę, że dopiero się lokalne małe firmy dopiero się rodzą, nie mówiąc już o dużych. Jeżeli chodzi o tą branżę, którą tutaj widzimy na tych targach. Tak? Także myślę, że to jeszcze czeka, ten wzrost innowacyjności czeka nas w przyszłych latach. To nie ukrywam, że to jest okazja dla nas, tak? Dla firm, które już mają pewne technologie i których tutaj nie ma, no i chcemy je po prostu tutaj sprzedać. Udaje się to powoli, a mam nadzieję, że w przyszłości będzie to rynek taki sam jak polski, a może nawet większy.